Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO. I przedwczoraj miałem świetną sytuację, a mianowicie zostałem spisany przez policję. Osoby, które chcą lub są ciekawe ogólnie po co, gdzie i dlaczego, oglądają dalej. A osoby, które chcą przejść do tematu odcinka, czyli tematu o Pokémon GO, to oczywiście zachęcam was do skoczenia do tego czasu. A my kontynuujemy. Po około 2 tygodniach wyszedłem na centrum, zmusiłem się wręcz, żeby wykonać kilka tutaj rundek po Nowym Świecie przy centrum, by podbić level w ingresie. I oczywiście, jak wiecie, mimo że wykonujemy tutaj takie działania jak hakowanie przez glify, to i tak niekiedy nie zawsze udaje się nam wszystkie je wyłapać. I niekiedy jest tak, że musimy nawet zrobić kilka kółek, żeby zdobyć odpowiednie tutaj klucze do konkretnych portali. I w tym przypadku była sytuacja, gdzie robiłem kółeczko jedno, no i patrzę, idzie patrol policji. Okej. Zwykle się zdarza, to jest Warszawa. Tutaj może co chwilę coś się dziać, więc okej. Idę dalej, krok po kroku weryfikuję tutaj każdy portal, niszczę nieprzyjacielski, wprowadzam nowe rezonatory, tak żeby oczywiście tutaj przejąć swój portal, później hakuję oczywiście glifami. Mimo wszystko to i tak wciąż brakuje, bo niekiedy są glify takie, które są ciężkie do zdobycia. Idę dalej, na drugim skrzyżowaniu oczywiście robię pierwsze kółeczko i patrzę, kolejny patrol policji. Coś tu się dzieje. Dobra, ale i tak, spotykając drugi, to jest wciąż Warszawa. Tutaj może być wszędzie patrol policji. Idę dalej, robię swoje. Zrobiłem kilka pól pierwszych, idę w nową uliczkę, przechodzę, wracam do punktu wyjścia. Patrzę, trzeci raz widzę patrol policji. Jakoś tak nie zwracałem uwagi na twarze tych policjantów, więc myślałem, że są to nowi. Że zawsze spotykam nowy. Oni zaczęli się przyglądać, no ale idę dalej. Dalej hakuję portal, przejmuję, bo jakiś koleś tam się wpierdzielił w teren i zajął mi kilka portali. O, skończył się rajd. Dalej rozwalam, przejmuję i dochodzimy do sytuacji, gdzie zrobiłem czwarte kółeczko i policja mnie zatrzymuje. Shiny? Nie. Szybkim trikiem udało mi się zapać? Nie. Ale tak dla waszej ciekawości, istnieje możliwość użycia szybkiego triku na rajdzie. No i chyba zepsułem. Jeżeli nam Pokeball wyjdzie z triku i otworzy się pole, mimo że trzymaliśmy tutaj Pokebola, to już jest koniec. Ekran ten się buguje. Przelogujmy się i zróbmy jeszcze raz ten rajd. Pomogę. Na tym skończyłem? Aha. Zapalnie policja. I pierwsze, oczywiście, tutaj trzeba pan jakieś dokumenty. No mówię tak. Bo wie pan, spotykamy już pana nie pierwszy raz. Jest to trzeci albo czwarty. I coś nam tu nie gra. Co pan robi? No ja mówię, że gram w grę. I pada pierwsze pytanie najważniejsze. Czy łapie pan Pokémony? Ja mówię, nie, to nie jest Pokémon GO, to jest ingres. Tutaj oczywiście hakuje się portale. Zresztą, czy chce pan wiedzieć o tym? No, tak trochę. Byłem zdziwiony, że zapytał się o to. W każdym razie mówię mu, jak na czym to polega i że jakiś kolej za mną biegał, więc rozwalał nam te elementy i po prostu robiłem kółeczka dzięki temu. Zweryfikował moje dane pod względem tego, czy nie jestem osobą poszukiwaną. Ja tak myślę, kurde, ja poszukiwany, ale z drugiej strony było zimno i ja wyglądałem co najmniej tak. I tak chodziłem i grałem. Więc wcale się nie dziwię, że policjant mógł wziąć pod uwagę osobę, która jest poszukiwana. Prawda? No ja mu tłumaczę, że to jest ingres, że są tutaj kamienice, że to się przejmuje, jakiś kolej za mną biega. I wtedy pada hasło. Czy jest pan youtuberem? No ja mówię... Skąd pan wiedział? No bo widziałem nick na telefonie, na ekranie i widziałem Try Don't Die. I do mnie mówi. Nie wiem, czy to u mojej córki, czy syna, ale gdzieś widziałem ten nick i z pana twarzy coś kojarzę, jeśli chodzi, wiesz, o wygląd. Że kojarzę pana twarz. No ja mówię, no tak, jestem akurat youtuberem, który nagrywa materiały z Pokémon GO. Dlatego wziąłem pod uwagę też oczywiście grę w Pokémon GO, bo mówi, że spotyka wiele osób na terenie miasta, które oczywiście robią kółeczka i to grają albo w Pokémon GO, głównie Pokémon GO, a tą drugą grę, którą przedstawiłem, mało kiedy widział. A mnóstwo osób na Community Day robi kółeczka, prawda? Nawet ja wielokrotnie na Starym Mieście robiłem kółeczka, żeby, wiecie,
przejść przez pokestopy, na których były lury i tak dalej. I w dalszej części on mi spisuje. No i tu PESEL, tutaj adres zamieszkania, oczywiście nie ten mój właściwy, tylko ten z Warszawy. Nie wiem, czy chce autograf, czy co, ale ma mój adres w każdym razie. Także policjanci mają łatwiej, jeśli chodzi o adresy youtuberów. Jeżeli takich spotkają na mieście. No i tak spisuje, oczywiście tutaj krótkofalówka sprawdza. Gość z telefonu pyta się, co chcesz, co potrzebujesz. Ej, mamy taki adres, mamy tutaj takiego gościa. A ten mówi, PESEL mój. Sprawdza, dobra. Chwila przerwy, telefon się nie odzywa. I teraz pada pytanie. A tak już między nami, tak prywatnie. Czy idzie się z tego utrzymać? No wie pan, jeżeli pan używa adboka na przeglądarce, no to nie idzie się utrzymać. Jeżeli nie wspiera pan takiego youtubera, takiego jak ja, no to nie idzie się utrzymać. No i trzecia opcja, czyli jeżeli pan lub pana syn ogląda materiały z adblokiem, nie wspiera, ale materiały pana cieszą, jak i też syna, no to więcej nie trzeba. Ale mimo wszystko youtuber się nie utrzyma. No i tak, bo mówię, pośmialiśmy, raj się skończył. W każdym razie w ten sposób zostałem zapany, spisany przez policję, przez grę w Ygresa. Nie w Pokémon Go, tylko przez Ygresa. To nie jest szaj, nie? Nie. I tak wyglądała moja przygoda z policją i Ygresem. Przedwczoraj, albo 2-3 dni temu. Nie pamiętam. W każdym razie, patrząc na ekran, mamy pogodę sunny. To jest idealna pogoda na Committee Day z Trico, który będzie jutro, od 15 do 18. I oczywiście do 19 mamy szansę na zdobycie unikalnego ataku przez ewolucję. Pamiętajcie o tym. Jutro pojawi się odcinek odnośnie bardziej szczegółowy i inny niż wszystkie, jeśli chodzi o przygotowanie do tego wydarzenia. Będzie krótszy, to jest rzecz pewna, mam nadzieję, ale też będzie zawierał coś, co może każdego gracza podzielić. Ale o tym będzie jutro. Dookoła nas nic ciekawego. Niestety u nas są lunatony, więc nie ma polowania w tej chwili na nic ciekawego. Z tego co wiemy, wczoraj padło nowe info. Mamy Giratinę, która wraca i się transformuje po raz pierwszy. Było ciekawe tutaj zabieg na Twitterze, gdzie Niantic na profilu Pokémon Go pokazało nam, jak wygląda jajko i że się kluje, ale nie wykluwa się z niego nic. Tak jakby był Bóg, który jest nam znany. Ale w tym wypadku później padła informacja, że Giratina w formie Altered wraca na rajdy. Z czymś mi się to kojarzy? Wam też? Niech ryczy z bólu ranny łoś! Zwierz zdrów przebiega! Startując od 28 marca pojawia się Giratina w formie Altered i będzie ona tam figurowała do 2 kwietnia. I zaraz po tym, czyli w ten sam dzień, pojawia się nowa forma Giratiny. Jest to Origin Form i ona będzie na gymach aż do 29 kwietnia. I tu oczywiście mamy daty. Wstępnie, oczywiście u nas czas dopiero zmienia się kiedy? 30 marca, tak. U nas zmienia się czas 30 marca, więc do 30 jeszcze jest czas, że event startuje o 21, rajdy się pojawiają o 21, więc w tym przypadku nowa Giratina będzie na nowym czasie. Ona pojawi się 28 o 21, a skończy się 2 kwietnia o godzinie 22. I wystartuje nowa o 22. No i wiele osób może pytać, czy aktualnie można wykonać ją duo, jakimi Pokemonami. Oczywiście aktualnie chciałem wam przedstawić to w domu, jednak coś się powaliło na stronie PokeBattler. I aktualnie nie można stworzyć symulacji na swoich Pokemonach, ani na żadnych innych. I tutaj musimy polegać na innych elementach, które pozwolą nam zweryfikować to, czy da się zrobić duo i na jakich Pokemonach. Mamy PokeBattlera. Jeżeli wchodzimy, oczywiście aktualnie jak ja to nagrywam, wchodzę w rubrykę rajdy i symulacja, to pokazuje nam błąd. Ale jak to ominąć? Najpierw trzeba się wylogować. Czyli w tym przypadku każda osoba, która nie ma konta na PokeBattlerze, może to zweryfikować sobie indywidualnie. I teraz wam pokażę jak. Wchodzimy tutaj w rajdy i counters. I mamy Giratinę i jej formę Altered. Super. To nas cieszy. Jednak patrząc na listę, jeśli chodzi o nieznany moveset, to żaden Pokémon nie jest w stanie pokonać jej w duo. W sensie, żadne duo nie może być wykonane, żeby ją pokonać. Wybierając moveset najbardziej korzystny dla smoków, czyli Shadow Claw i Shadow Sneak, wciąż nie ma możliwości wykonania tego w duo z randomową osobą. Pierwsza rzecz, czy istnieje możliwość pokonania jej
przy użyciu Bestfrienda. I tylko tyle. I zwróćcie uwagę, przy Rayquazie, niżej. Time to win, czyli TTW, jest 619 sekund. Co mówi nam o tym, że 600 jest to czas wymagany pod duo. Więc nie ma szans wykonania tego w duo. A co jeśli damy pogodę Windy? Przy pogodzie Windy i Bestfriendzie jest to możliwe. Także najpierw musimy skupić uwagę na tym, żeby była pogoda Windy, a dopiero później patrzymy na poziom przyjaźni. I mamy Rayquazy. Są to oczywiście wszystkie setki i 40 level. Rayquaza, Dragon Tail i Outrage, czyli mimo wszystko jest tutaj jeden rejoin. Przy Palki niewiele więcej, jednak wciąż istnieje możliwość nawet rejoina. Jest dużo czasu, w tym przypadku ile? 600 sekund, czyli mamy 50 sekund na rejoiny wstępne, 25 na gracza. Spoko. Czyli Rayquaza 40 level i setka, jak i też Palkia setka. Oczywiście IV może być różne, ważne żeby 15 była na ataku. Istnieje możliwość wykonania duo. Przy oczywiście czwartym poziomie przyjaźni, jak i też buście pogodowym. Przy Salamensie wciąż istnieje zrobienie duo Dragonite. Przy Dragonite jest gorzej, ale wciąż jest wykonane duo. Przy Dialce mniejsze obrażenia, ale zwróćcie uwagę, że wciąż mamy szansę wygrać. 588 sekund. Latios już nie jest możliwy. Czyli w tym przypadku 40 levele. Teamy po 6 sztuk wymaksowane. Rayquazy, Palkie, Salamensy, Dragonite i Dialgi są w stanie pokonać tutaj naszego Pokemona w duo. I to jest najgorszy scenariusz, jeśli chodzi o pokonywanie tego Pokemona. Bo ten Pokemon ma większą defensywę, niżeli atak. Jak będzie wyglądała sytuacja z Origin Form? Znalazłem dzień ciała. To jest mój pierwszy w życiu dzięcioł, jakiego widzę. Istnieje możliwość, że będzie kiepski obraz. Nagrane. Sorry z góry. Ale wiecie, ostatnio nagrywałem nocny krajobraz, jeśli chodzi o timelapsy, więc tutaj zapomniałem zmienić. Sorry wielkie. To się nie powtórzy już. Mam nadzieję. Dobra, zostawmy dzięcioła, ale prawdopodobnie jest to dzięcioł pierwszy mój w życiu, którego widziałem. Istnieje taka możliwość, bo sobie jakoś tak nie przypominam. W każdym razie, jak wygląda sytuacja z Giratiną Origin Form? Czyli tą, którą spotkamy za pół miesiąca. Bez boostów pogodowych, bez przyjaźni. Wybieramy atak najlepszy, najbardziej korzystny dla smoków. Czyli Shadow Claw i Shadow Sneak. Ten Pokémon również będzie figurował na Ultra Lidze i będzie miał takie same ataki jak Pokémon, którym jest Giratina Altered Form. Więc czy będzie ona lepsza na Ultra Ligę? To się okaże. Bo wiemy dobrze, że defensywa ma tutaj główną rolę, odgrywa bardzo dużą rolę w PvP. I spójrzmy. Przy najgorszym ataku duowalny jest na Rayquazie i Salamence nie ma możliwości. Bo mimo wszystko jest to 18 śmierci, 16 śmierci i mimo wszystko musimy doliczyć co najmniej 5 sekund, minimum 5 sekund, jak nie 10 na rejoina. A w tym przypadku na Palki jest 5 sekund na gracza, nawet mniej, na rejoina. Więc na Palki jest bez boostów pogodowych, jak i też bez przyjaźni, wręcz niemożliwe. Bestfriend, moveset, Shadow Claw i Shadow Sneak. Jak widzimy, już jest więcej Pokemonów, które są w stanie pokonać go. Rayquaza, Palkia, Salamence, Dragonite nawet. Gengar jest w stanie pokonać, i Dialgę już niekoniecznie. W każdym razie te 5 Pokemonów, najwyższe levele, najlepsze movesety, są w stanie pokonać naszego Pokemona duo. Przy Gengarze tutaj widzimy 33 śmierci, co daje nam 2 rejoiny. Mamy 30 sekund niecałe dla dwóch graczy na 2 rejoiny. Powiedziałbym, że Gengarami będzie mega ciężko. Ale nie trzeba mieć tu oczywiście Rayquazy 6, czy też Palki 6, tylko możemy miksować. I w tym przypadku możemy mieć team złożony z Gengara, Dragonite'a, Salamence'a, Rayquazy i Palki. I wszystkie setki i tak jesteśmy w stanie pokonać go. Zwróćcie uwagę. Każdy z tych Pokémonów, który figuruje tutaj na liście i jak wam mówię, że istnieje z nim zrobić duo, to każdy z nich może się miksować z pozostałymi. I jest to wykonalne w duo. Także nie musimy mieć 6 Rayquaza setek. Tylko możemy mieć setkę Palkię, Salamence'a, 3 Dragonite'y i Gengara. I jesteśmy w stanie zrobić duo. W każdym razie cieszę się, że Niantic nas poinformował o tym już teraz, bo nie będzie pytań na komentarzach, jak i też wszędzie, gdzie indziej. Traj, Kushi, czy wiecie, co będzie w następnym miesiącu na rajdach tieru 5?
Już wiecie. Origin form Gratina. Dzięki Niantic. Sądziłem, że jeszcze wrócę i wam powiem jakieś ciekawostki, jednak patrzę, że materiał już ciągnie się i ciągnie, więc nie ma co przedłużać. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że znaleźliście kod, gdzieś na początku odcinka był, do zaproszenia. I widzimy się jutro, w odcinku informującym was i przygotowującym do Dnia Społeczności Strico. Liczę na waszą obecność. A z mojej strony to ma tyle, zachęcam was do lajkowania, do subskrypcji i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, heja!